Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale po dłuższej przerwie. Materiał na spontanie zaraz kręcony po pracy, ponieważ dostałem coś spontanicznego i pomyślałem sobie, że to jest fajny motyw na materiał. Mianowicie pomysłem na dzisiejszy film będzie opis, recenzja takiego zestawu przetrwania, survival kit, puszka przetrwania, pojemnik przetrwania. Jest kilka takich nazw handlowych, które o tym mówią. I jak ja to dostałem, całe szczęście nie kupiłem, ale jak ja to dostałem, to sobie pomyślałem, że to jest fajny pomysł na odcinek. Chyba pierwszy na moim kanale odcinek, który będzie ewidentnie chyba antyreklamą czegoś. Jakkolwiek ja tutaj w żadnym wypadku nie hejtuję, ja mam trzy argumenty, które by przemawiały za tym, jak sobie to otworzymy, zobaczymy co tam w środku jest, że taka postać gotowego do kupienia zestawu przetrwania puszki survivalowej, czy też survival kitu, w zależności jaką sobie nazwę tam wybierzemy, że to jest troszkę nietrafiona rzecz w moim odczuciu. Tylko tak, żebym był dobrze zrozumiany. Jak najbardziej jestem za puszkami przetrwania i takimi puszkami EDC, żeby nie było. Sam taką mam, to jest moja. W moim wypadku to jest tutaj taki organizer, w którym właśnie wszystkie takie swoje rzeczy mam samo zorganizowane. O tym za chwilę, dlaczego. A to jest właśnie taka puszka do kupienia, taki pojemnik do kupienia w sklepie. Trzy powody dlaczego. To tak, po pierwsze, dlaczego to będzie antyreklama, nie hejt, bo jak już wspomniałem, argumenty mam. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze cena. Jeszcze nie wiemy, wy jeszcze nie wiecie co jest w środku. Ja się otworzyłem sobie zobaczyć, więc mówimy tutaj od 67 do 76 zł. No firmy widać, ale nie będę głośno mówił, żeby reklamować, bo to nie o to chodzi. I tak patrząc po mojemu Januszowemu, za 79 zł to nie jest dobra cena za coś takiego. Wiem, na rynku jest wiele takich puszek i pewnie są lepsze, gorsze, że ktoś coś by polecił, ale to też potrafię wybronić, ponieważ punkt drugi, dlaczego bym nie polecał kupowania czegoś takiego gotowego, to by było to, że jeżeli troszkę mamy doświadczenia w terenie, ja tutaj nie mówię, że ja jestem jakimś Uber specjalistą i tak dalej. Mówię troszkę doświadczenia w terenie, gdzieś sobie wyszliśmy, coś wiemy, co nam się w terenie może przydać. To powiem tak, każda osoba, która gdzieś już sobie poszła na nockę, dwie, trzy, będzie bardziej kojarzyła, co w terenie jest jej potrzebne i taką puszkę sobie będzie w stanie zorganizować mogła sama, bardziej świadomie, z wybranymi rzeczami, które wie, że będzie umiała skorzystać. Wie, że będzie mogła taką puszkę sobie wykorzystać, wie, co tam będzie miała, ponieważ miała okazję zobaczyć, że czegoś jej w terenie brakło albo z czegoś po prostu korzysta, więc wie, że dobrze coś takiego mieć. Dlatego też polecam samodzielne skompletowanie, ponieważ jest to po prostu wyposażenie bardziej świadomie dobrane. I punkt trzeci, dla którego bym nie polecał kupować tego typu gotowych rozwiązań, dla osób, które nie mają przykładu doświadczenia zupełnie w terenie i traktują to jako gadżet, że kupuję puszkę survivalową, w związku z tym, jeżeli ja się na tym nie znam, a zapłaciłem za to pieniądze, to ktoś, kto bierze za to pieniądze, się na tym lepiej zna, w związku z tym będę miał gwarancję, że są rzeczy, które muszą być. Niestety na tym przykładzie się przekonamy, że to nie do końca tak działa. Tak, to o czym się przekonamy, to zobaczymy, jak działa marketing. W związku z tym myślę, że możemy przejść, nie przedłużając, do zobaczenia, jak wygląda zawartość takiej puszki przetrwania survivalowej, co tam w środku znajdziemy i czy no, to byłoby to. Zanim to zrobimy, ja sobie otworzę, żeby mieć niektóre rzeczy do porównania od siebie. Zatem co tutaj takiego mądrego znajdziemy? Przejdźmy sobie do opisu opakowania. Opakowanie jest fajne, tylko ja będę mówił cały czas przez... Tutaj będą rzeczy niektóre fajne, tylko będę mówił przez pryzmat tego, że mówimy o 70 mniej więcej złotych za zawartość, więc zawsze patrzmy przez ten pryzmat, że niektóre rzeczy takie jak pudełko można sobie kupić albo skombinować osobno. W każdym razie tak, zaczynamy. Pudełko. Pudełko jest fajne, twarde, płaskie, w związku z tym bez problemu się mieści no, do takiego plecaka mniej więcej wszędzie, gdzie przypadnie nam do gustu. Znajduje się tutaj takie plastikowe zapięcie i pierwsza uwaga, która jest na plus dla pudełka, to, że jest uszczelnione, co daje nam jakąś tam gwarancję, że nam nie zawilgnie. Więc przejdźmy do opisu zawartości. Na zawartość takiej puszki przetrwania składa się, jak już wspomniałem, pudełko, które jest jak najbardziej na pozytyw.
rzecz, która jest na wyposażeniu pudełka, ale się nie wyjmuje, no to będziemy tutaj mieli lusterko sygnałowe. O, tutaj widać, prawda? Tylko co ciekawe, takie lusterko się nazywa sygnałowym, ale właśnie jak już odrobinkę się w terenie posiedziało, to ja Wam powiem, do czego to się może przydać najbardziej. I sorry, że ja to mówię, ale to jest życie i taka jest praktyka. Mianowicie, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy przykładowo gdzieś na nas użar kleszcz i nie mamy osoby obok, albo osoby, które byśmy na tyle zaufali, żebyśmy pozwolili sobie zobaczyć, no to przykładowo możemy w miejscach, że tak powiem, trudno dostępnych naszym oczom, dzięki temu lusterku od dołu, rozumiecie, od dołu sobie podejrzeć, czy właśnie jakiś kleszcz, jakiś robal nam nie wszedł i tam nie siedzi. Więc to się nazywa jako lusterko sygnałowe, ale praktyczne zastosowanie to ja w takich lusterkach znajduję po prostu w celu autodiagnozy, że tak to ładnie ujmę. Więc pudełko mamy omówione. To, co się najbardziej tutaj wyróżnia, no to mamy tutaj coś takiego, czyli gwizdek. To jest bardzo dobra rzecz. Jestem za posiadaniem takiego czegoś na wyposażeniu, takiego gwizdka. Czy to w ogóle działa? Z tego prostego powodu, że jeżeli będziemy w sytuacji awaryjnej, to ile będzie nam się chciało wrzeszczeć? No nie za długo, tyle co, że do zdarcia gardła i to może być okres, który nie potrwa zbyt długo. Takim gwizdkiem możemy odpowiednio dłużej po prostu sygnalizować swoją obecność. Więc z gwizdkiem jestem jak najbardziej na tak. Podoba mi się idea, że gwizdek jest. To, co mamy tutaj dalej, to jest rzecz, która będzie u mnie pierwsza mocno krytyczna, mianowicie wata. Wata wygląda jak wata w ten sposób. No i teraz tak, co autor mógł mieć na myśli, dając tutaj watę? Ja, patrząc jak wyglądają recenzje takich zestawów przetrwania, żeby mniej więcej wiedzieć, jak format YouTube'owy czegoś takiego wygląda, no to znalazłem jakiegoś entuzjastycznie nastawionego recenzenta, który właśnie powiedział, no to jest wata, proszę Państwa, wata ma wiele zastosowań, wiadomo, odłożył. Wata u mnie by się tylko kojarzyła z tym, że to może być, tak jak i instrukcja tutaj mówi, hermetycznie zamknięta wata. Hermetycznie zamknięta wata, myślnik rozpałka. No to ja mam teraz uwagę dla producentów. Jeżeli to ma być rozpałka i innego przeznaczenia za bardzo ja tutaj do tego w tym nie widzę, no to może jakieś paliwo S-bit, po prostu jakaś kostka czegoś, co się od iskry zapali, da nam dużo ognia i będzie można to przez jakiś czas wykorzystać. W warunkach mokrych, poza sezonem, taki kawałek waty jakoś do mnie nie przemawia. Dlaczego zostało to zrobione? No, jak w wypadku marketingowego zabiegu na całym tym produkcie, myślę, że chodzi po prostu o kasę. Władować kawałek waty jest taniej niż dać ileś kosztującą kostkę S-bitu, która by miała więcej sensu. Dalej mamy zapałki. Zapałki, ja tutaj to otworzę, bo ja nie sądzę, żebym ja z tego wyposażenia tutaj korzystał. Wata jest hermetycznie zamknięta, tutaj z tym nie ma problemu, ale zapałki przykładowo już nie są hermetycznie zamknięte i patrzę, że to też nie są te zapałki takie a la sztormowe. W związku z tym, co nam po wacie, słuchaj, jeżeli akurat zapałki się podadzą, bo jednak jakaś ta wilgoć tutaj by się miała, ta wilgoć by miała tutaj jakaś wejść. Jeżeli jesteśmy już tutaj przy źródłach ognia, czyli w sumie najważniejsza jak dla mnie zawartość takiej puszki, ponieważ ogień jest samodzielnie trudno zrobić bez dodatkowych akcesoriów. Jeżeli jesteśmy przy źródłach ognia, występuje tutaj w tej zawartości również takie mini krzesiwo. I też widziałem w jednym z materiałów radośnie, entuzjastycznie do tematu podchodzącego recenzenta. Mamy zapałki, jest krzesiwo, jakby zapałki zamokły, jest ok. Pokażę jak to wygląda. I ja Wam powiem, że nie jest ok. Nie jest ok, ponieważ krzesiwo, tak jak w wypadku mojego tutaj zestawu puszki przetrwania ratunkowego, zestawu survivalowego, krzesiwu nie jest równe. Light My Fire normalnie w zestawie ma iskrownik i dzięki temu możemy coś podziałać bezpieczniej i skuteczniej. Tutaj zauważcie, że wyciągam to i tutaj nie ma iskrownika, więc ja zakładam, że mam po to tą puszkę przetrwania, że nie muszę mieć plecaka ani pierwszej linii oporządzenia na spodniach. Możemy się poratować, ponieważ kolejną rzeczą, jaką tutaj wyjmiemy, jest taki ala mini scyzoryko nożo folder. O, folder można nazwać, który wygląda w ten sposób. I teraz tak, to co chciałem tutaj zwrócić uwagę, to że też wydaje mi się to rozwiązanie bardzo niefajne, ponieważ mamy mały folder, całe szczęście on jest w miarę bezpieczny, tutaj ma blokadę liner locka,
Więc to jest na plus. Tylko ma bardzo niepraktyczne, ząbkowane ostrze. I żeby nie było, to nie jest piła do drewna, to jest ząbkowane ostrze. Fajne do przecięcia liny, ale jeżeli idzie o struganie jakichś patyków... Jeżeli idzie o struganie jakichś patyków, to ząbkowane ostrze nie jest najfajniejsze. Więc nie widzę specjalnie... Fajniej byłoby mieć długie, normalne krawędź tam sam jak w zwykłym nożu. No ale dobra, możemy to sobie złożyć razem z tym wspomnianym właśnie nieszczęsnym krzesiwem bez iskrownika. Więc jak to będzie działało? No i to, krzesiwo, iskrownik i jedziemy. Staram się wykorzystać tutaj te ząbki od tego ostrza, żeby było więcej zbieranego czegoś. No i dobra, widać, że jakieś iskry są, tylko tak, krzesiwo nierówne, dlatego te iskry, które tutaj kojarzę, że są generowane, to ja też zapewniam, że przy moim korzystaniu, znowu poza sezonem, jak jest trochę wilgotno, to takie małe ilości iskier, to jest pytanie się o biedę, będzie ciężko rozpalić o ogień. Więc tak nie musi być, można kupić normalne, zwykłe krzesiwo i ten snop iskier jest zdecydowanie inny, może być inaczej. Więc tutaj mam krzesiwo Light My Fire, niedużą ilością energii. Mamy spadające iskry, wielkiej fontannie gorących iskier. Od tego jesteśmy w stanie rozpalić w niesprzyjających warunkach w miarę szybko ogień. Ja nie używam tu praktycznie siły, te iskry się sypią same. Na kamerze może być tego nie do końca widoczne, ale po pojedynczym przejechaniu jest snop gorących iskier. Tak można się bawić, ale tak bawić się nie można. Idziemy dalej za opisem producenta. Dalej przechodzimy do czegoś takiego jak kandelek. Gdyby to jeszcze było napisane, że jest to źródło światła, albo zostawili to bez opisu, sam się domyślę, do czego może służyć, to byłoby ok. Tylko że on w instrukcji jest opisany jako świeczka, podgrzewacz posiłków. I ja mam tutaj doświadczenie, jeżeli idzie używanie tego jako podgrzewacza posiłków. Ja próbowałem kiedyś podgrzać puszkę fasoli, bonduelle po bretońsku takim podgrzewaczem w ramach testu, bo ja byłem właśnie ciekawy, czy to jest możliwe, że taki kandelek może być robić za podgrzewacz. I wam powiem, że już tak, w październiku, bo to w październiku pamiętam robiłem, w październiku nie udało mi się wymiana ciepła pomiędzy nagrzewaną, grzejącą się puszką, a oddawaniem tego do atmosfery była taka duża, że praktycznie nie udało mi się osiągnąć nawet temperatury letniej tej puszki. Kandelek nie daje takiej ilości mocy, więc to w żadnym wypadku nie może być jako źródło podgrzewania pożywienia. Mamy, chociaż ja nie widzę, żeby to był dobry jakości kandelek po tej stearynie, czy tam parafinie, która tutaj jest zamontowana. Więc powiedzmy, że mamy tutaj w granicach 2-3 godzin świecenia się płomienia i to jest wszystko, co możemy chcieć od tego produktu. Kolejnym produktem, który jest rzucony tutaj na zasadzie chyba, że dajmy jakieś rzeczy, żeby to wyglądało na bogato, to mamy w naszej puszce survivalowej przetrwania mamy ołówek. I teraz tak, no jeżeli ktoś jest grafomanem i sobie może pomyśleć, że chociaż takim ołówkiem możemy ostatnią wolę spisać albo opisać, jak wyglądało zwierzę, które nas zjadło, żeby podzielić się z potomnymi, no to ja zastosowania ołówka jako tako nie widzę, tym bardziej, że do całego zestawu nie ma dołączonego nic, na czym by można już tą wiadomość wyskrobać. Więc no ołówek tutaj wydaje mi się w fajnym oliwkowym, zielonym, taktycznym kolorze, że jest jakimś nie wiadomo po co danym gadżetem. Przejdźmy teraz do rzeczy bardziej sensownych, tak, bo jest tutaj kilka takich. W takiej puszce przetrwania powinno być na pewno wszystko, co uznamy, że nie jesteśmy w stanie sobie tego zrobić na miejscu. I tak na pewno bardzo ciężkie jest do zrobienia żyłka i zestaw na ryby. Przede wszystkim żyłki nie uda nam się w jakiś sposób naturalny zastąpić czymś znalezionym w terenie, więc jak najbardziej haczyki i żyłka jest tu fajnym pomysłem, to też bym do swojego zestawu jak najbardziej wziął. Taki typowo hotelowy zestaw do szycia. To też jest bardzo fajne, no można poreperować wszystkie różne rzeczy związane z ciuchami.
Ja to nawet mam w portfelu, szczerze mówiąc, zajumane z hotelu, żeby można było z hotelu wynieść coś więcej niż wspomnienia. W związku z tym właśnie to też popieram. Taki zestaw, że taki niezbędnik, zestaw do szycia z guzikami i agrafką jest fajny. I skoro już powiedziałem o agrafkach, to teraz powiem tak. Tutaj mamy zestaw do szycia i agrafki, więc ja nie rozumiem, po co luzem są dołączone kolejne cztery agrafki. Jakby w lesie no, nigdy za dużo agrawek, coś ten, chyba w tą filozofię. Więc mamy dodatkowe cztery agrawki do dodatkowych agrawek, które są tutaj. Skoro trzymamy się przy rzeczach, które troszkę sensu mają, czyli wspomniany niezbędnik i żyłka z haczykami, to jest drut. To jest drut, kawał metalowego drutu i można by pomyśleć, że o co mogło autorowi chodzić, ale ja wam powiem, że jeżeli zrobicie coś nad ogniskiem, to drut jest prawie, że nie zastąpienia, żeby też są techniki bushcraftowe, można rzeźbić różne zawiesia, stojaki i tak dalej, ale powiedzmy sobie, że nie będziemy w sytuacji dla nas niekomfortowej, gdzie to nie jest, że to nie jest turystyka, tylko po prostu nam się trudna sytuacja przydarzyła, to drut bardzo fajnie robi za zawiesie na kubek, na garnek, na cokolwiek, żeby powiesić nad ogniskiem, nam się to nie przepali. W naturze ciężko byłoby coś takiego znaleźć, a w praktyce byśmy musieli rzeźbić bushcraftowe jakieś właśnie takie konstrukcje nad ognisko, bo wiem, że też się da jak najbardziej, ale to trzeba mieć czas, trochę wprawy, więc metalowy drut jak najbardziej jest tutaj, jestem za. Teraz chwila na rzeczy absurdalne, mianowicie nawigacja w terenie. Oczywiście, co innego by się mogło tutaj znaleźć, jak nie nigdy nie działające albo dające duże pole tolerancji guzikowe kompasy. Taki guzikowy kompas też znalazł się i tutaj. I co ja mogę o nim powiedzieć, to co na wszystkich wcześniejszych filmach na temat guzikowych kompasów, że one praktycznie rzecz biorąc nie działają, albo tolerancja działania może wynosić 30 stopni, albo jak się zatnie, to nam się wydaje, że on już się ustawił, a to nie jest prawda. Więc ja powiem tak, jeżeli nawet ten kompas teraz patrzę, a ja go sprawdzałem, jeżeli nawet ten kompas guzikowy działa, ja go sprawdzałem i jak go położę... Nie, dobra, on nie działa, więc nie ma tematu. Nawet jeżeli by działał, a zdarza mu się gdzieś zawiesić i w ogóle nie będę polegał w terenie na sprzęcie, gdzie nie jestem pewien, czy akurat to nie jest moment jego zwiechy. Więc bezsensowna rzecz, lepiej kupić sobie nawet najtańszy, ale kompas normalny, płytkowy. Miejsce w pudełku na taki kompas jak najbardziej się znajdzie, ono jest pojemne, ono nie było wypełnione po brzegi. Taki sam kompas właśnie płytkowy też mam tutaj w swoim indywidualnym właśnie takim przyborniku survivalowym. Ostatnia rzecz z wyposażenia, jaka została i tutaj jestem sam najbardziej ciekawy, bo ja tego nigdy nie miałem okazji w rękach mieć, to jest taka łańcuchowa piła. Wygląda sobie to w ten sposób. Ja to zawsze w takich zestawach widziałem jak najbardziej, ja się zawsze zastanawiałem, jak to działa i teraz jest super okazja, bo jesteśmy w lesie, niedaleko ruchliwej drogi, ale jesteśmy w lesie, więc chodźmy zobaczyć, czy to jest hit, czy kit, czy taka piła ma sens. To jestem, mówię, sam mega ciekawy, więc to będzie ostatnia rzecz, którą zostawiłem na koniec, bo ja sam tą piłę chcę przetestować. Chodźmy poszukać czegoś martwego do ścięcia. Oczywiście pamiętajmy, nie będziemy testowali na żywych drzewach. Troszkę logiki i inteligencji. O, i dobra, tutaj znalazłem takie powalone, obcięte gałęzie. Ja wybrałem nie najcięższą gałąź, ponieważ wtedy dla mnie takiej piły, piłując coś, co można złamać z kopa, albo po prostu łamać rękami, jest bez sensu. Ta piła ma mieć sens, jeżeli będę mógł sobie nią uciąć takie kawałki drewna, które mnie później przy ognisku trochę się popalą. Więc zobaczmy, jak to działa. Oraz czy to działa w ogóle. No dobra, najpierw test na wytrzymałość. Dobra, może nie pęknie. Jakieś 5 cm, 5 cm średnicy. No i co, próbujemy. Wióry lecą, tylko trzeba... Tylko się zacina. Ale wióry lecą. Ja na chwilę wyłączyłem nagrywanie, ponieważ po jakichś 5-6 minutach zużyłem za dużo energii, żeby mi się to udało zrobić. Piłka coś tam daje, jakkolwiek się często blokuje i praca jest bardzo wolna. A przy tym już szło zmachać, a to jest tylko 5 cm
średnicy pniaczek, więc generalnie, jeżeli to by się dało w końcu przeciąć, to wydatek energetyczny jest stosunkowo, myślę, że za duży. To lepiej już po prostu wziąć sobie troszkę mniejszych gałęzi, mniejszym wysiłkiem energetycznym nałamać. W każdym razie tak, no piła nie puściła, a troszkę się z nią szarpałem, więc powiedzmy, że no nie jest to totalny badziew. Do jakiegoś chyba faktycznie awaryjnego, nie wiem, jakby nam naprawdę jakiś pniak przeszkadzał, to możemy się nad jednym pomęczyć, ale w ten sposób opały sobie nie przyrządzimy, bo się po prostu zajedziemy. Ale przetestowałem, byłem ciekawy, jak to działa, więc tutaj mówię, tutaj się po prostu uczciwie zmęczyłem, przeciąłem do 1/3 w kilka minut i gdybym miał z tego pnia wyciąć drugi pniak, no to byłaby zabawa na cały wieczór. Więc tak wyglądałaby w całości, tak by wyglądał w całości taki zestaw przetrwania. I tak jak wspomniałem od razu na początku materiału, teraz podsumowując, że jestem jak najbardziej zwolennikiem posiadania takiego sprzętu, z tym, że zrobionego samodzielnie, ponieważ właśnie no, kupne rzeczy, to jak w tym tutaj wypadku widać, że to po prostu jest nawrzucane czegoś, co powinno wyglądać na tyle profesjonalnie, żeby jakoś uzasadniało nazwę tego ustrojstwa. Troszkę rzeczy powrzucane tak, żeby było. Mówię, ta wata tutaj jako rozpałka zamiast jakiegoś paliwa S-bitu jest totalną porażką i no, pójściem po taniości w stosunku do klienta. I jak jeszcze pierwszy punkt wspominałem na samym początku, no za 79 zł coś takiego to jest ewidentne oddzielanie klienta od jego pieniędzy. Więc ja zapraszam jak najbardziej po zapoznaniu się i zobaczeniu, i czego tutaj przykładowo brakło w sytuacjach awaryjnych, co się może wydarzyć. Oczywiście możemy się przykładowo zaciąć i w tym wypadku, w tym całym wyposażeniu tej takiej tak zwanej puszki przetrwania nie ma coś, co by nas mogło zatamować jakieś krwawienie. Głupi plaster, głupi kawałek bandaża, czy jakaś jedna przynajmniej gaza powinna być. Dlatego przy takich brakach i ogólnych wrażeniach tylko z pierwszego luknięcia na to, bo ja na to rano popatrzyłem i sobie pomyślałem, że to jest pomysł na materiał, to też zapraszam do samodzielnego skompletowania właśnie takiego zestawu swojego przetrwania. No to byłby, to jest materiał na oddzielny odcinek, więc ja tutaj nie będę mówił, co mam, ale przykładowo no, znajdują się choćby jakby medykamenty albo rzeczy, które są sprawdzone. Czy choćby tutaj brakująca najmniejsza, nawet guzikowa jakaś lampeczka też byłaby wskazana. Tutaj właśnie jeżeli idzie o oświetlenie inne niż ten kandelek, to nie było. Więc moje medykamenty, kilka innych rzeczy właśnie na bazie swojego doświadczenia jak najbardziej można jeszcze dołożyć. Więc jak najbardziej zestawy przetrwania survivalowe, survival kity tak, ale we własnym zakresie. I na podstawie właśnie tutaj czegoś, co dostałem, jak mówiłem, całe szczęście nie kupiłem, naprawdę fajna opcja. Więc dziękuję za uwagę w tym nieplanowanym materiale, robionym tak na szybko, spontanicznie po pracy i zapraszam do jakiegoś odcinka następnego, jak mnie natchnie. Do zobaczenia.